Biało-czerwone flagi i znicze, pieśni patriotyczne i wiersze, ale przede wszystkim pamięć o wydarzeniach sprzed wieku. To dary dla młodych bohaterów ze Lwowa, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej nr 9 imienia Orląt Lwowskich. Zebraliśmy się, żeby czcić święto naszego patrona, czyli Orląt Lwowskich. No co jednak dzieci, które walczyły kiedyś ze Lwów i nie tylko? Walczyli o wolną niepodległość, wolną Polskę. Za co dziś społeczność szkolna postanowiła oddać im hołd. Uroczystości patriotyczne zorganizowano przy pomniku ofiar faszyzmu na cmentarzu starym. 22 listopada nieprzypadkowe jest świętem patrona szkoły. Przed 100 laty, w 1918 roku, miasto Lwów po 22 dniach ciężkich, bardzo krwawych walk stało się miastem na nowo polskim. Miastem wolnym, na ratuszu którego powiewała biało-czerwona flaga. O tej historii już od najmłodszych lat uczą się dzieci z tarnowskiej dziewiątki. Myślę, że jesteśmy jedną z najbardziej patriotycznych szkół. Przyznajmy się bardzo, dużo uroczystości się dzieje w naszej szkole. Ta dzisiejsza jest jedną z tych najważniejszych w ciągu roku. Jest to uroczystość niezmiernie dla nas ważna. Ja jako dyrektor jestem niezmiernie dumny z faktu, że uczymy naszą młodzież patriotyzmu, uczymy tego, że patriotyzm jest czymś ponadprzeciętnym, a najlepszym tego przykładem jest właśnie patron naszej szkoły, czyli Orlęt Lwowski. Przypomnijmy, że Orlęta Lwowskie to młodzi obrońcy polskiego Lwowa, którzy walczyli w latach 1918-1920 w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Wielu z nich nie przekroczyło 25 roku życia. W szeregach walczyły też dzieci, uczniowie tamtejszych szkół. Najmłodszy uczestnik obrony Lwowa miał zaledwie 9 lat. Trzeba jednak wiedzieć, co oni zrobili kiedyś w Lwowie, jak walczyli za nas. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.